Amdias, gaming art in motion. Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki od firmy Gamdias. Chodzi tutaj o model Zeus, czyli najbardziej zaawansowany model myszki w tej chwili od tej firmy. Można śmiało rzec, że jest to model flagowy, przez co też jego cena nie jest najniższa. Sprawdzicie ją sobie w opisie filmu, a także innych myszek od Gamdiasa. Natomiast powiem Wam, że myszka naprawdę ciekawa i recenzja na pewno warta obejrzenia, tak więc zaczynamy. Moi drodzy, przed nami obecnie panujący król myszek Gamdiasa, czyli Zeus. Myszka na pierwszy rzut oka widać, że bardzo ciekawa, bardzo nieszablonowa. Przy okazji po testach mogę też powiedzieć, że wyposażona w mnóstwo fajnych funkcji, fajnych gadżetów. Po prostu w pełni zasługuje na miano najbardziej zaawansowanej myszki w ofercie Gamdiasa na chwilę obecną. Czy będzie coś lepszego, bardziej zaawansowanego, bardziej zbajerowanego, nie wiem. Na razie ta myszka króluje i muszę przyznać, że jest naprawdę ciekawą konstrukcją. Jeśli chodzi o podstawowe informacje, to mamy tutaj myszkę o sensorze laserowym, o maksymalnym DPI wynoszącym 8200. Tak więc bardzo duże DPI, moim zdaniem nawet takie duże się nikomu nie przyda, mi na pewno by się nie przydało. Natomiast dobrze wiedzieć, że mamy tutaj taki już porządny sensor laserowy, w końcu myszka flagowa Gamdiasa. I moi drodzy, żywotność przełączników pod przyciskami głównymi to 11 milionów klików, więc bardzo dużo. Przycisków mamy w sumie aż 11, z czego 9 konfigurowalnych. Za chwilkę do tego przejdziemy. Częstotliwość próbkowania, jak w przypadku myszki z najwyższej półki, 1000 Hz, czyli reakcja w 1 milisekundę. I mamy także wbudowaną pamięć w tą myszkę, 512 KB, a zarządza tym wszystkim 32-bitowy procesor ARM. Tak więc myszka naszpikowana elektroniką, bardzo zaawansowana, bardzo dokładna. Myszka jest też podświetlana, posiada oprogramowanie i system ciężarków. Zobaczcie to wszystko też w tej recenzji. Natomiast standardowo, zanim pokażę Wam podświetlenie, oprogramowanie, zaczniemy od podstaw, czyli od przewodu. Przewód, moi drodzy, ma 2 metry, jest w oplocie, posiada porządny wtyk pozłacany. Natomiast z miękkością tego przewodu jest tak sobie, ponieważ trzeba by troszeczkę nad nim popracować, żeby się fajnie układał. Natomiast jest tak zwinięty i jak widzicie ma taką tendencję do pamiętania tych kształtów, które właśnie przybrał złożony, ale jak sobie troszeczkę nad nim popracujemy, to można go ładnie wyprostować. Natomiast mimo wszystko, jak widzicie, jest to przewodzik dość sztywny. 2 metry, więc bardzo dużo i nadmiar możemy sobie spiąć takim paseczkiem z logo Gamdiasa. Bardzo fajna rzecz, mała rzecz, a cieszy. I przewód wychodzi centralnie z myszki. Mamy tutaj jeszcze gumowy element, który zabezpiecza go i przewód ten jest zakotwiczony naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Pewnie Was już ciekawi, co to tutaj jest, ale to za chwilkę po kolei. Patrząc dalej, mamy, moi drodzy, tutaj bardzo dobrej jakości materiały. Naprawdę pod tym względem nie mam co tutaj się czepiać. Jak zauważycie, sam kształt myszki jest dość nietypowy. Ma bardzo wąskie przyciski główne, pokryte dobrej jakości tworzywem. Jak klikają, posłuchajcie. I zobaczcie, klikają aż dotąd, czyli tutaj do połowy korpusu, więc świetna rzecz. Myszka, jak widzicie, jest dość duża i nadaje się przede wszystkim dla osób o średnich i dużych dłoniach, ponieważ jak ja swoją dłoń położę, to zobaczcie, moja dłoń sięga prawie do końca przycisków. Natomiast jakby ktoś miał jeszcze większą dłoń i sobie położy nawet tak, naprawdę duża dłoń wtedy wchodzi w grę, to jeszcze będzie sobie ją wygodnie obsługiwał. Więc zdecydowanie dla osób o dużych dłoniach taka myszka się nada. Jeśli ktoś ma mniejszą, też będzie sobie używał, ponieważ tutaj bardzo fajnie w tym miejscu też to klika. Tak więc myszka bardzo uniwersalna, jeśli chodzi o ten rozmiar. Możemy też używać jej oczywiście claw gripem, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast jakby nie było, jest to myszka bardzo mocno profilowana, akcentowana pod gracza praworęcznego. Zobaczcie,
Od przodu wygląda tak. Profil schodzi nam z jednego boku na drugi. Od tyłu wygląda to w ten sposób. Widzicie tutaj bardzo duży spadek. I tutaj mamy miejsce na kciuk z tworzywa. Mam tutaj jeszcze takie wycięcia, półeczkę i tu wycięcie, że ten kciuk się naprawdę fajnie instaluje. Natomiast z drugiej strony, zobaczcie, tutaj ciężko to pokazać, natomiast mamy podparcie dla palca serdecznego i podparcie dla palca małego. I pomimo, że jest to wszystko tylko tworzywo, nie mamy tutaj typowo gumowanych elementów, to taki kształt myszki sprawia, że dłoń trzyma się naprawdę bardzo dobrze tego gryzonia. Więc moim zdaniem ogromna zaleta. I przy okazji widzimy też logo Gamdiasa, które będzie podświetlane. Mamy rolkę, która jest szeroka i przewija się tak bardzo skokowo, nawet bym powiedział, z dużym oporem. Oczywiście kwestia indywidualna. Niektórzy z nas lubią bardziej luźne rolki przewijające się bez oporu. Tutaj mamy taką typową rolkę z dużym oporem. Rolka działa jako przycisk i wystaje dość dużo ponad myszkę. Tak więc operowanie nią jest przyjemne i komfortowe. Następnie mamy przyciski dodatkowe. Te dwa akurat służą do zmiany DPI standardowo w górę i w dół. Mamy też trzeci, przyciski programowalne. Tutaj przy lewym przycisku mamy przycisk do przełączania profili. Tu mamy wyświetlacz kolorów profili, to zobaczycie też za chwilkę. I moi drodzy, po boku mamy jeszcze cztery bardzo fajnie klikające przyciski o różnych rozmiarach, o troszeczkę różnym poziomie oporu, na przykład ten się wciska mocniej, ten troszkę słabiej, ten już dużo słabiej, więc można to sobie nawet tak wyczuć palcem. Bardzo fajnie to jest rozmieszczone. Więc mamy dużo przycisków do takich gier, chociażby jak gry MMO czy RPG. Na pewno takie przyciski się przydadzą. Więc pod względem pracy przycisków to ta myszka jest naprawdę bardzo fajna. I w końcu odwracamy ją sobie od spodu i widzimy przede wszystkim ślizgacze. Tu jeszcze są elementy podświetlane, zobaczcie to za chwilkę. Natomiast mamy ślizgacze tutaj taki dość mały, natomiast z tyłu bardzo duży i tu jeszcze jeden. I te ślizgacze są naprawdę fajne. Od razu zróbmy sobie mały test. Na podkładce typu control, moi drodzy, czyli takiej stawiającej większy opór, ta myszka mimo wszystko przesuwa się bardzo, bardzo lekko, jak widzicie. Więc świadczy to po prostu o jakości ślizgaczy. Po testach, jak widzicie, są cały czas w bardzo dobrym stanie. Macie tutaj bardzo duże zbliżenie w tej chwili, więc myślę, że to świadczy o tym, że skoro po kilkunastu dniach codziennego użytkowania nic się z nim nie dzieje, to powinny wytrzymać naprawdę długo. I jak już jesteśmy przy tym, tutaj mamy sensor laserowy oczywiście, 8200 dpi maksymalnie, ale mamy też tajemnicze pokrętełka. Mamy tego 3 sztuki. No i co to jest? Mamy tutaj element i tutaj dwa. Po prostu, patrzcie uważnie, będzie to wielka zmiana, natomiast zobaczycie, że jeśli tym kręcę, to ten element zaczyna nam się odsuwać. To jest, moi drodzy, nic innego jak regulacja tej myszki. Widzimy też, że teraz dolny element się wysuwa. Wysunął się sporo poza ten tutaj drugi. I teraz tego dosuwamy w jego kierunku. Dzięki temu możemy myszkę fajnie rozszerzyć. O, teraz to widać, że powstała tutaj duża przestrzeń. Fajnie dopasować też do szerokości naszej dłoni, do chwytu. Tak po prostu, żeby było nam wygodnie, żeby nasze palce leżały tutaj tak komfortowo, jak lubimy. Więc mamy całkiem fajną możliwość regulacji w tej myszce, co jest i takim gadżetem, i bardzo dużą zaletą. Ale moi drodzy, to nie wszystko, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy fragment zeszczotkowanego aluminium i ten fragment jest niczym innym jak takim schowkiem. Robimy tak, otwieramy i co tu mamy? Komora, moi drodzy, na ciężarki, dodatkowe obciążenia. Jest ich 5, każdy ma 4,5 grama i teraz przyszedł czas na zważenie tego zawodnika bez nich i z nimi. Ok, waga wzorowana, tak więc ważymy, staramy się ważyć bez przewodu, myszka bez obciążeń, 125 gramów, czyli myszka już sama w sobie raczej z ciężkich. Natomiast teraz ją sobie jeszcze dociążymy. I powiem Wam, że ja osobiście
takie 120-gramówki to już lubię maksymalnie, nie lubię cięższych myszek. Natomiast zdarzają się oczywiście cięższe myszki, ale to już co kto lubi. Osobiście nie przepadam, natomiast warto wiedzieć, że jak sobie ją dociążymy, to wtedy robi się nam z tego aż prawie 150 gramów, 146, czyli mamy ponad 20 więcej niż mieliśmy na początku. Więc można sobie tą myszkę bardzo fajnie też dopasować wagowo, nie tylko rozmiarowo, ale też wagowo. Więc po prostu myszka daje tyle możliwości dopasowania się do gracza, ile tylko można. Oczywiście trzecią możliwością dopasowania jest oprogramowanie, gdzie możemy skonfigurować sobie bardzo wiele rzeczy, ale to zobaczycie też w sekcji z oprogramowaniem. I został nam do pokazania jeszcze jeden aspekt, czyli podświetlenie. Tak więc w tej chwili myszka jest podświetlona. Zobaczcie, mamy podświetlenie, jak Wam mówiłem, tutaj na dole, także z przodu, rolka oraz logo Gamdiasa. Natomiast do przełącznika profili to zmienia nam się kolor wraz ze zmianą profilu i także zmienia się podświetlenie rolki. Tak to, moi drodzy, wygląda w całkowitych ciemnościach. Zobaczcie, przednie światła, rolka, przycisk do profili, logo Gamdiasa i podświetlenie dolne. Tak więc, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o prezentację samej myszki i możliwości. Teraz przechodzimy do właściwych testów i oprogramowania. Natychmiast.
i czas na podsumowanie naszej recenzji. Jak widzieliście, myszka jest naprawdę oryginalna, nieszablonowa, potrafi pozytywnie zaskoczyć. Od razu powiem Wam takie moje negatywne obserwacje. Moim zdaniem nie jest to myszka dobra do CS-a, ponieważ przez to, że jest bardzo dobrze dopasowana, wyprofilowana do gracza praworęcznego, jest po prostu, można to tak ująć, jest zbyt wygodna do CS-a. Do CS-a lepsze są myszki proste, lepiej nieprofilowane, takie, które bardzo szybko możemy przemieszczać w każdym kierunku. Natomiast przez to profilowanie, przemieszczanie myszy nieco się różni, jeśli chodzi o stronę lewą, a prawą. Ten ruch niestety nie jest jednostajny, więc jest to bardzo wygodna myszka do takich spokojniejszych gier, natomiast do dynamicznych gier panuje przeświadczenie, że najlepsze są myszki takie uniwersalne, bez profilowania, lepiej małe, do close gripa. Ja się z tym w pełni zgadzam, ponieważ trochę takich myszek ostatnio testowałem i coraz bardziej się do nich przekonuję, że w CS-ie najlepsze są myszki tego typu. Natomiast generalnie do pozostałych gier, do takich jak chociażby widzieliście w prezentacji, jak Dying Light, do jakichś RPG-ów, strategii, czegokolwiek, myszka po prostu świetna, ponieważ nasza dłoń jest w pełni podparta i dzięki możliwości regulacji możemy ją naprawdę do wielu rozmiarów dłoni dopasować bardzo fajnie. Przez to też, że ma bardzo dobrze reagujące przyciski, mogą skorzystać z niej ludzie o naprawdę różnych wielkościach dłoni. Od młodzieży po osoby dorosłe. Tak więc to jest jej bardzo duży plus. Kolejny plus, ciężarki. Sama w sobie jest dość ciężka, natomiast możemy ją sobie jeszcze dociążyć. Jak dla mnie przesadnie ciężka, wolę ją bez ciężarków, ale oczywiście co kto lubi. Sensor, no jak widzieliście, precyzyjny. Nie dowiedziałem się niestety, czy to jest Avago 9800, czy jakiś inny sensor. Natomiast maksymalne DPI to 8200 i mamy tutaj sensor laserowy, który jest precyzyjny, który dobrze się sprawdza w akcji. Nie wykazywał żadnych negatywnych zachowań typu akceleracja wsteczna czy jakieś dziwne zachowania kursora. No i do tego dochodzi aż 11 przycisków programowanych, oczywiście fajne, bogate oprogramowanie i podświetlane elementy myszki. Tak więc tutaj po prostu nie da się ukryć, że ta myszka zalet ma naprawdę dużo i spokojnie jako ten model flagowy może dumnie reprezentować myszki firmy Gamdias według mnie. Naprawdę fajna myszka, długo czekałem na testy tego gryzonia, ale się doczekałem i powiem Wam, że z efektów jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tak więc jeśli szukacie myszki z dużą opcją kustomizacji, dostosowania do siebie, z wieloma fajnymi opcjami, bajerami, ciężarkami, to jest to myszka idealna dla Was. Jeśli szukacie czegoś bardziej prostego, no to chociażby właśnie Gamdias też ma takie myszki w swojej ofercie. Zapraszam do zapoznania się z myszkami w opisie filmu. Macie tam różne modele, ceny od kilkudziesięciu złotych do kilkuset, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Za chwilkę jeszcze podsumowanie, plansza końcowa. Pamiętajcie także, aby odwiedzić mojego Facebooka, zalajkować go, ponieważ tam różne ciekawe newsy wrzucam też. No i oczywiście zaglądajcie często na kanał, polecajcie znajomym, subskrybujcie. Z góry Wam za to dziękuję, a tymczasem pozdrawiam Was. Cześć! Gamdias. Gaming art in motion.